Ja nie mam wątpliwości, że przed zimą pewnie trzeba będzie zrobić te najważniejsze rzeczy. Tak jak chociażby w szkołach, żeby te szkoły uruchomić, żeby dzieciaki mogły się normalnie uczyć. Pewnie trzeba będzie, na pewno trzeba będzie wyremontować infrastrukturę tą krytyczną, dostarczającą energię, wodkan i to będą te pierwsze, najważniejsze inwestycje. Natomiast nie mam wątpliwości, że bardzo wiele rzeczy będzie można do nich przystąpić na początku przyszłego roku, wtedy, kiedy wejdziemy w ten cykl wiosenno-letni inwestycyjny. Ale to wiele będzie zależało od samorządów. Tutaj z panem burmistrzem rozmawialiśmy, bo też widzieliśmy i zdewastowaną halę sportową, i zdewastowane boisko. To są takie rzeczy, które też przecież bardzo szybko trzeba będzie odnowić, żeby te dzieciaki miały i w jakiś sposób normalnie funkcjonować. Dobry wieczór. W zasadzie zacząłem wątpić, czego ja słucham i kim jest ten pan, no bo formalnie to jest pełnomocnikiem do spraw odbudowy terenów popowodziowych, podwójnym inżynierem i jeszcze mającym tytuł pana Bobasa, czyli tytułów cała masa i nic się nie dowiadujemy. Co to znaczy? Pan Bobas już jest tak długo podwójny inżynier tym pełnomocnikiem, że już powinny być konkretne plany. W związku z pogodą, z przewidywanymi prognozami, że można jechać, przepraszam za wyrażenie, z tymi inwestycjami cały czas, właśnie elektryczność, wodno-kanalizacyjne. I ten plan powinien być precyzyjny, że do końca października robimy to, pierwsza połowa listopada robimy to, tamto, a pan Marcin Kierwiński opowiada nam tu, że chyba trzeba będzie i sugeruje, że nie będzie pieniędzy na wiele rzeczy. Stąd się wziął ten cykl wiosenno-letni w 2021 roku. Tak szczerze mówiąc, to większość tych najważniejszych rzeczy infrastrukturalnych powinna być już dawno zrobiona, czyli spełniają się najgorsze obawy, że będzie tak, jak ten rząd nas przyzwyczaił, czy jak trzeba coś konkretnego zrobić, to tego nie potrafią. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce 24. Stanisław Janecki ze mną. Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No co to znaczy, pytasz? To znaczy tyle, że pan Bobas raczej powodzian nie uspokoił, wręcz przeciwnie, ci, którzy to dzisiaj usłyszeli, mogli wpaść w panikę albo mocno się zirytować, bo to nie jest tak, że tylko Donald Tusk może się irytować i wkurzać. No bo brzmiało to tak naprawdę tyle, że z poradcami właściwie to ruszymy na wiosnę. Jak coś sobie chcecie robić wcześniej, to róbcie sobie sami na własną rękę. My się tutaj zajmiemy jakimiś kasy chyba nie ma. Szkołami. No nie ma kasy. Straty są za wolno szacowane. To wszystko idzie za wolno. Przecież pan Kierwiński miał być człowiekiem do zadań specjalnych, tylko nie do końca wiadomo, na czym tak naprawdę to zadanie miało polegać, bo być może to jest tylko takie, wiesz, pozornie on jest pełnomocnikiem do spraw odbudowy, a tak naprawdę jest pełnomocnikiem do spraw robienia dobrego wrażenia. A cała reszta to już powodzianie sobie jakoś będą musieli sami poradzić, no bo pan Bobas powiedział, czekajcie do wiosny, my teraz dla was wiele nie zrobimy, my się zajmiemy teraz szkołami. Pan podwójny inżynier Kierwiński, minister Bobas, jest od robienia Donaldowi Tuskowi rozwiedki, czy powinien wystartować w wyborach prezydenckich po prostu, jakby się udało. Ale na jakiej podstawie ma się udać, jak oni jeszcze nic nie zrobili? Tam już powinno być plac budowy. Wszyscy powinni zasuwać po prostu. Przecież to jest proste. Jest tyle firm budowlanych, które nie mają zleceń albo szukają klienta. Państwo, żeby nie było tak jak przy autostradach na Euro 2012, że potem wszyscy pobankrutowali, to powinien być świetny interes i błyskawicznie już konkursy poogłaszane, kto co odbudowuje, a to nic, bo kasy nie ma. A poza tym, no trochę straszy pan Kierwiński tą zimą, ale jak sobie przypomnimy ostatnie lata, to ta zima ani nie nadchodziła wcale tak wcześnie, tylko jakieś mrozy gdzieś tam w grudniu łapały, może na początku grudnia było. A poza tym właśnie, no przecież było tak, że wyglądało to tak, jakby nam się święta zamieniły, dlatego że Boże Narodzenie było deszczowe, a dopiero Wielkanoc była taka bardziej śnieżna i zimna. Nie wiem, czy akurat w minionym roku, ale pamiętam, że... No ostatnio to prawie tak jest z reguły. Generalnie te zimy są takie dosyć łagodne, więc tutaj nie ma co jęczeć i zwalać się na zimę, tylko po prostu zakasać rękawy, brać się do roboty i robić po prostu. No, no ale to musiałby pan Bobas troszeczkę więcej pojeździć, z ludźmi się pospotykać, a niektórzy się skarżą, że
nie jeździ wcale. Taki wielki pan by się spotykał z ludźmi? No właśnie, na przykład burmistrz Kłodzka nie dostąpił tego zaszczytu i pana pełnomocnika nie miał okazji zobaczyć. Posłuchajmy. Panie burmistrzu, czy miał pan już okazję spotkać się z pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi? Znaczy w dniu wczorajszym pan minister Kierwiński był w Kłodzku. Nie miałem takiej okazji, ale wiem, jestem pewien tego, że jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość się spotkać. Pan minister odwiedził samo centrum miasta, tą dolną część, która została zalana, jak i również ośrodek sportu i rekreacji, gdzie został przyjęty przez jednego z dyrektorów tego ośrodka. Dla pana był i zobaczył. Nie wystarczyło. No ale przecież to już te raporty sytuacyjne powinny być widoczne. To czy pan Kierwiński tam gospodarskim okiem, jak Edward Gierek, rzuci na to wszystko, co tam jest, to nic nie zmienia po prostu. Chodzi o fachowców. Każdy zamawiam ekspertyzę. Na przykład w danym starostwie, czy w konkretnym ekspertyzy mieście. Ekspertyzy właśnie i te wyceny to już dawno powinny być gotowe, a to wszystko się jakoś potwornie... Oni coś potrafią zrobić? No... Zaskoczyć się, jak powiem, że niewiele. Przypuszczam, że wątpię. Głównie to im wychodzi psucie, bo nawet te ostrzeżenia przed powodzią nie bardzo wychodziły. W trakcie powodzi było źle. Okazuje się, że po powodzi też jest słabo. No ale powodzianie ponarzekają, a potem Donald Tusk zrobi jakiś sztabik kryzysowy, posłucha relacji, powkurza się, pokrzyczy może na pana Kierwińskiego i będzie jak było. Ale tu jest jeden sposób. Ja podpowiem. Szanowni mieszkańcy terenów popowodziowych, ci z państwa, którzy tam potracili mienie, domy i tak dalej. Zażyczcie sobie publicznego spotkania z panem Kierwińskim. Tak, żeby... Ale że tak z kamerami? Tak, żeby przyszło kilka tysięcy osób na przykład. Ale to się tego nie da kontrolować wtedy, a oni lubią kontrolować przekaz. Ale o to chodzi, żeby pan Kierwiński wam publicznie przedstawił terminarz prac, albo konkretne rzeczy obiecał, bo inaczej to nie ma żadnego sensu, bo się wykręci. Ty jak na jakąś minę pakujesz tych powodzian, bo jak oni przyjdą i powiedzą tak przed kamerami panu Kierwińskiemu, co nie działa, to potem jednego i drugiego i trzeciego aresztują i do pudła wsadzą zasianie dezinformacji, bo rozumiesz, nie można mówić, że jest źle. Jak jeden napisał, że szabrownicy kursują, krążą po mieście i nie ma służb, no to wiesz, jak skończył. To sześciu potem do niego przyszło. Więc jak ktoś mówi, że jest źle, no to... No ale mają szansę zrobić dobrze i wtedy ludzie nie będą niezadowoleni. Oglądają dzisiaj obrazki. Proszę państwa, to jakaś satyra jest, gdzie samotni chodzą. Pan podwójny inżynier Kierwiński i pani Monika Wielichowska, ta co to nie chciała, żeby budować zbiorniki retencyjne. W Kotlinie i nic z tego nie wynika, jak się nie zobowiążą wobec państwa, tych wszystkich, którzy tam czekają na tę pomoc, to nic z tego nie będzie. Trzeba ich, przepraszam, brutalnie trzymać za twarz, bo inaczej to... A z rządu też pan Kierwiński był odprawiony, podobnie jak minister rolnictwa, pan Siekierski, który został odesłany tak, z rządu do walki z alkotubkami. Tak pan Kierwiński też został do roboty odesłany. No i co, jakoś mu się ta robota w rękach nie pali, że jak tak powiem. Jak spaceruje z panią Wielichowską, to ma być ta robota. Co mu pani Wielichowska doradzi? Czego ona się niczym nie zna? Może mu nie powiedzieli, co ma robić. On potem jest człowiekiem do zadań specjalnych, ale może mu nie powiedzieli, jak trudne to jest zadanie. A może to taka była, wiesz, mina, bo pan Kierwiński zrobił numer, dostał się do tego Parlamentu Europejskiego, no to go Donald Tusk potem się odstał. A potem wrócił, bo został jak się dostał, to się odstał. Odwołany i teraz go na taką minę wsadził. No wiedzieliśmy, że sprawa nie jest prosta i będzie po prostu dużo roboty, a pan Kierwiński spaceruje. Bo my mamy za grzeczne społeczeństwo. Ja kiedyś jeździłem po południu Stanów Zjednoczonych z taką kampanią lokalną. Tam oglądałem, jak to się robi. I tam nie ma tak, że polityk może czegoś uniknąć. Wychodzą konkretni ludzie, żądają spotkań i wypominają. A panie, obiecałeś pan nam 2 lata temu to i to. I gdzie to jest? Dobrze, ale to mamy Donalda Tuska, który jest niezadowolony, jak ludzie się skarżą, który jest niezadowolony, jak piszą prawdę w mediach społecznościowych. To ty chcesz tych ludzi na takie ryzyko i stres nastraszyć? Że pan Tusk jest niezadowolony. Jak mu się nie podoba, to niech zrezygnuje. Nas to nie obchodzi, ale tych ludzi może obchodzić, którzy zobaczyli, jak to on się obchodzi z tymi, co się skarżą. No. Wiesz, i mówią prawdę. Bo potem to się okazuje, że dezinformację siejesz i wprowadzasz w błąd. Wyłącznie dezinformację.
I wiesz, i pan premier się wtedy strasznie wkurza. On się w ogóle wkurza się. Na wszystko wkurza. On jest w ogóle strasznie, strasznie nerwowo. Ale to może jest pozytywne. Bo tu mamy wielką postać, no wielką. Czyli byłą kandydatkę na prezydenta, byłą prezydent Warszawy i to tam niejedną kadencję, byłą szefową Narodowego Banku Polskiego, która to wszystko, co my ciemniaki nie rozumiemy, czego my ciemniaki nie rozumiemy w zachowaniu Donalda Tuska, to ona cyk i od razu mówi, jak jest. Go obcesowo traktował podwładnych. Pani się podobało to zachowanie? Potrzebna była cała ta pokazówka? On po prostu taki jest i wszyscy, co go bliżej znają, dobrze o tym wiedzą. Ktoś powiedział ostatnio, że premier się wściekł w czasie powodzi. Ale to u niego normalne. Tak wygląda, jak się wścieka. Premier czuje się odpowiedzialny, więc gdy coś nie jest zrobione jak trzeba, wyraża to dość bezpośrednio. Czyli premier tak ma... A przez kogo nie jest tak, jak trzeba? No ja przez tych, co się skarżą, że a to jest on tak, nie jest tam na samej górze, żeby pilnować, żeby było tak, jak trzeba? No jest i dlatego się wścieka. Albo przynajmniej ale udaje, że się wynika? Wścieka. A no nic. A kto powiedział, że no ma wynikać? No pani Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że się wspaniale wścieka. No ale w ten sposób... Aha, że on ma taki sposób działania? Że tylko, się wścieka. Tylko do czego ten sposób działania prowadzi? No na przykład do łez i doprowadza do łez panie ministry na posiedzeniach wypierały rządu. Wypierały się, chociaż pewno to była prawda. Jak się wypierały? Ktoś, ktoś tam się wypierał, ale wiesz, no, tylko informacje zdementowane są prawdziwe. No, ktoś wyniósł i podał mediom te informacje, że panie ministry po prostu Donald Tusk potrafi doprowadzić do takiego stanu, że im się tam coś uroni. No ale pan Bobas to chyba nie uroni, znaczy na pewno nie łzę, bo... innych rzeczy też pewnie nie uroni, bo on pilnuje, żeby nie uronić. Żeby tylko pogłosu nie było przy tej powodzi, bo to by trzeba uważać, bo wiesz, poważne sprawy. Służba i poświęcenie, pamiętaj, jak mówił pan Bobas do strażaków, to są absolutnie... Służba i poświęcenie... To zwolniłeś teraz, a to był pogłos. A co za takich zwolnionych tak obrotach zrobiłeś? Jakoś tak to mniej więcej było. Jakoś tak to było, więc służba i poświęcenie nie są obce panu Kierwińskiemu. Pogłos też mu nie znaczy, jest ma służbę? Obce. W sensie, że znaczy, lubi mówić. Zatrudnionych ludzi, żeby mu usługiwali? Tego nie wiem, ale lubi mówić o służbie i poświęceniu i chyba najbardziej lubi mówić. Myślałem, że chodzi o taką służbę. Ja powiem państwu tylko jedną rzecz, żebyśmy się nie nabierali na te wszystkie wścieklizny pana premiera. Bo to jest najtańszy, najbardziej prostacki sposób wyłgania się od odpowiedzialności. Po prostu. A zobaczcie, z kim ja muszę pracować. Nic nie potrafią. To muszę się wkurzać, bo jak się nie wkurzę, to nic się nie przyspieszy. Jak Czesława Siekierskiego nie wyślę, bo godzina coś zmienia w tym, żeby tam walczyć z alkotubkami, to się świat zawali. Nie pozwalajmy politykom na takie proste sztuczki, bo to nic nie kosztuje. No powkurza się i co z tego? Pan premier nikogo o pozwolenie nie pyta, no tylko pyta swoich PR-owców ewentualnie o to, jak bardzo ma się wkurzyć się i na kogo. Bo wiadomo, dobry car źli bojarzy. Pan premier jest jedynym, który tu walczy o ludzi, o Polaków, tylko wszyscy mu po prostu kłody pod nogi. Dlaczego rzucają? Teraz nie jedzie na te tereny? To no, teraz ma pana Bobasa tam. Największa powódź. Jak se tam przeszkadzał ludziom, właził w jakieś te miejsca. No owszem, tam sztaby, to jest jego obowiązek. Żeby, on ma pełnomocnika do spraw jeżdżenia teraz. Wysyła go teren pana Bobasa i on teraz jeździ i zdaje raporty z tego jeżdżenia. A pan Tusk się chowa, tak? Pan Tusk walczy z alkotubkami. Są, wiesz, ważniejsze sprawy jednak w kraju niż powódź. Bo ważne jest na przykład to, że pan Hołownia mógłby pomylić taką tubkę i kupić dziecku tubkę zamiast musu. Chociaż ja nie wiem, kto kupuje na dziale monopolowym musy dla dziecka, ale może pan Hołownia wie, kto kupuje. No i takie odkrycie, że tam trzeba legitymować, no przecież trzeba od lat. Co to za nowość? No ale to była prosta akcja do wygrania i do pokonania, w przeciwieństwie do usunięcia skutków powodzi. Więc pan premier ma teraz, wiesz, na głowie... A na co się jeszcze wkurzy? Inne sprawy. No może na państwa kogo? Myrchów się kiedyś tam wkurzy za to, że tam... Pani Gajewska tak dzielnie. Jeszcze będziemy o pani Gajewskiej i panu Myrsze mówić. Małżeństwie skąd? Ale myślę, tak, będziemy mówić, ale myślę, że kolejny do wkurzenia jest pan Kierwiński. Myślę, że niedługo będzie musiał stanąć przed licem jaśnie oświeconego Donalda Tuska, zdać raport. To się wszystko odbędzie przed kamerami i usłyszymy, jak się pan Donald Tusk wkurza, że pan Kierwiński za słabo działa. Nie. Nie wkurzy się na Kierwińskiego. Nie wkurzy się dlatego, że pan Bobas
podwójny inżynier Kierwiński, przedstawi fantastyczny obraz postępów prac. Przecież premier nie jest w stanie tego sprawdzić. No bo jak? Sprytnie. No tak, a przyjdzie pan kiedyś, no tam, szanowny panie premierze, drogi Donaldzie, tu już zaplanowaliśmy, tu, ja tu wszystko doglądam, po prostu będzie. A potem, no powiedzmy, że jak ktoś by chciał to rozliczać w styczniu, no ile czasu jest do stycznia? Wszyscy mają pozapominać, kto by tam się przejmował. No i oczywiście mają się nie skarżyć, bo jak się skarżą, no to wiesz, to przyjdzie sześciu i do paki. I w ogóle całe skarżenie to jest absolutnie dezinformacja, bo to... Sześciopak jest nowoczesny. Tak? Kiedyś sześciopak to tam, jak Grzegorz Schetyna lubił takie koncepcje mieć sześciopakami zwane, to teraz sześciopak to sześć sztuk do aresztu. No... Coś mniej więcej. Ale kto wie, może wiesz, teraz dobrze podpowiadasz, bo być może na tę powódź to też wymyślą jakiś pak, dwudziestopak na przykład. Nasze pomysły na pomoc powodzianom. Marcin, jakie tam mamy paki? Ilu mamy pak dla powodzian? Ilu już zapakowaliśmy? Ilu już zapakowaliśmy do paki z tych, co się skarżyli, że jest źle? Bo przecież nie wolno się skarżyć, bo przecież rząd robi wszystko, co może. Dba o tych ludzi jak może, a że pieniędzy nie ma, że jeszcze nie płyną, że powodzianie nie dostali, że odbudowa dopiero na wiosnę. No to przecież dezinformacja. Ale zobaczcie państwo i ty, Dorota, jak to wszystko jest sprytnie wymyślone. Kiedy była sama powódź, no to wiadomo, obrazki, dramatyzm sytuacji, pan premier zaangażowany, wszystko jest okej. Okay. Natomiast kiedy trzeba coś zrobić takiego, co wskazuje na poziom organizacji, na to, czy władza jest odpowiedzialna, czy nie, to już się nikt nie spotyka. Nikt nie robi tych szopek z pokazywaniem, jak tam się naradzamy i tak dalej. A teraz jest... Czekaj, może jeszcze będzie szopka z odprawą Kierwińskiego. A teraz jest najciekawszy moment. Może będzie jeszcze szopka z odprawą Kierwińskiego, bo nie chce mi się wierzyć, żeby to się tak mogło skończyć. Myślę, że on będzie musiał jednak publicznie przed kamerami coś zameldować i jakoś tak to Donald Tusk wymyśli, żeby a, pokazać, b, żeby jednak znaleźć sobie jakiś powód do wkurzenia. Kto wie, może nawet sam premier Tusk pojedzie z kontrolą, żeby skontrolować kontrolę Kierwińskiego. Jest, jak, bo ta władza to jest często taka atrapa potiomkinowska od tego... ministra czy premiera Potiomkina, który tylko z wierzchu, a trochę głębiej to już był totalna żenada i rozwałka, to niech oni sobie wybiorą jedną miejscowość, jedną ulicę i chociaż tego też chyba nie są w stanie zrobić. I niech jedną tak jedną, na przykład, odszyftować? Tak, 500 metrów, odpicować to wszystko i cały czas to pokazywać, zobaczcie, to już zrobiliśmy. Słuchaj, to jest bardzo możliwe. To jest tak, bardzo ja podpowiadam, możliwe. Bez tantiemu. No dobrze, ale mówiliśmy o tych, co to ich pakują w różne miejsca. To jednego takiego Janusza P. zapakowali, a konkretnie dostał zarzuty i na razie siedzi w areszcie. I nagle się okazuje, że nikt już w ogóle człowieka nie zna, nie pamięta. W ogóle pani Wcisło to w zasadzie nie wie, o kim mowa. Czyli o Januszu P. Pani poseł, pani najpierw, kończąc tę część, bo pani zna najlepiej Janusza P. Trudno powiedzieć, że znam. Oczywiście to jest były mój szef regionu. No to pani go zna chyba. Tak, na Lubelszczyźnie. Nigdy nie miałam z nim bliższych relacji i dobrych kontaktów, ponieważ nigdy nie odpowiadało mi ani ludziom z mojego otoczenia to, w jaki sposób Janusz Palikot podchodzi do wielu zagadnień. W danym momencie było to ugrupowanie, w którym był, czyli Platforma Obywatelska. Powiem więcej, nigdy nie był to mój idol i zawsze miałam odwagę powiedzieć mu prosto w twarz to, co wszyscy dookoła szeptali, za co zostałam postawiona przed sąd partyjny i jako jedyną sądził mnie, chcąc mnie wyrzucić z platformy. A co pani mu powiedziała w twarz? Platformy Obywatelskiej. Nie, to, niech pani powie. Nie, to są absolutnie rzeczy partyjne, nie będę tego upubliczniać. No bohaterka po prostu, no bohaterka, bo się postawiła Januszowi P. jako jedyna, ale w ogóle nie zna człowieka, choć był szefem jej regionu i wielokrotnie rozmawiali twarzą w twarz, to ona tak naprawdę nie wie, o kim mowa. No to teraz tak, szanowna pani eurodeputowana, to nie Palikot jest sądem partyjnym, tylko to jest odrębne, statut o tym mówi, odrębne ciało, więc nie mógł Palikot pani sądzić.
No mógł postawić ewentualnie lub domagać się postawienia. Mógł się domagać, natomiast sąd partyjny jest zupełnie innym ciałem. Jeśli pani mówi, że Palikot się zamienił w sąd partyjny, to albo tam w tej waszej partii to gwizdaliście sobie na własny statut i na wszelkie zasady, albo to jest nieprawda po prostu. Ja nie wiem, a poza tym chyba miała pani świadomość, tak specjalnie przemawiam do pani Marty Wcisło, że w najlepszych czasach pan Janusz Palikot był jedynym właściwie w partii, miał status używam ostrych słów, ale one są absolutnie uzasadnione tym, co robił. Miał certyfikat urzędowej kanali partyjnej, która atakowała świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, robiła wszelkie świństwa i obrzydlistwa. I wy byliście szalenie zadowoleni, że jest certyfikowana kanalia w szeregach Platformy Obywatelskiej. Trzeba dorzucić, że Janusz Palikot sam tego nie robił, a na zlecenie Donalda Tuska. Miał też jego parasol ochronny. Tak, miał też parasol ochronny, bo przecież sprawa tych jego oszustw podatkowych wielokrotnie była gdzieś tam zamiatana pod dywan i się rozmywała. Dawanie ludziom pieniędzy, żeby wpłacali na komitet wyborczy, na fundusz wyborczy Platformy Obywatelskiej. Śledztwo tam się toczyło tak, żeby się nie toczyć. W czasach, kiedy to było, bo to jeszcze za rządu. Miał pełen parasol, ponieważ robił to, czego inni się brzydzili, czyli po prostu siał totalną nienawiść, wykonywał polecenia Donalda Tuska, który stworzył przemysł pogardy, a Janusz P. ten przemysł pogardy wcielał życie i wykonywał. Pałkarzem. Ale zobacz, jak teraz sprytnie się pani Wcisło próbuje jednak odciąć. Trudno powiedzieć, że znam. To nie był mój idol. Ja się mu stawiałam. No fantastycznie sobie to wymyśliła, bo 3 razy zaprzeczyła, że w ogóle... I jeszcze pani Wcisło stwierdziła, że straszną rzecz jej zrobił Janusz Palikot. To znaczy powiedział, że ona żadnej kariery nie zrobi w Platformie Obywatelskiej. A proszę, pan Palikot siedzi, stwierdziła pani Marta, a ja eurodeputat. Ale skoro ona wiedziała, że to jest taka kanalia i taki podły człowiek, to czemu innym nie powiedziała? Bo tyle ludzi się dało oszukać. Uwierzyli jakiemuś tam wydumanemu autorytetowi Janusza P., bo te kilka tysięcy osób i 70 milionów to jest podobno wierzchołek Góry Lodowej. Ci oszukani się tam policzyli, tak, i tego wyszło znacznie, znacznie więcej. No, bo te straty tam, czy co... To są oficjalne, te 70 milionów to są ale oficjalne... Ale tam przewalonych jest chyba z 360 milionów. Ale tak właśnie ci ludzie oszukani się policzyli, wyszło im, że ich jest znacznie więcej. No ale to trzeba było pani Marto, no trzeba było mówić, jaka to jest kanalia i co pani wie, to by po prostu ci ludzie się nie dali oszukać. No a tak to potracili majątki życia, nawet niektórzy całe majątki życia potracili. Przez ale to jeszcze... był hołubiony w klubie parlamentarnym, wiceprzewodniczącym bodaj był. Specjalną komisję dla niego utworzono, przyjazne państwo. Skądinąd trzeba mieć poczucie humoru, żeby ten krętacki biznes też nazwać przyjazne państwo. Tak jak ta komisja sejmowa swego czasu za tych pierwszych rządów Donalda Tuska. No, to naprawdę są, przepraszam państwa za wyrażenie, jaja. Ale teraz pan Bartosz Arłukowicz, który był ministrem zdrowia, prawdzie najgorszym ze wszystkich, ale był, którzy byli, przedstawia nam zupełnie inną postać. Znam Janusza Palikota od bardzo wielu lat. Mam wrażenie, że był okres, kiedy się przyjaźniliśmy, wymienialiśmy się różnymi poglądami, planami, strategiami. To człowiek niezwykłej kultury, wiedzy, taki bardzo obyty w świecie, lubiący mówić o leśmianie, o poezji, jednocześnie twardy polityk. I potem go zgubiłem z oczu, nie widziałem go bardzo wiele lat. Ostatnie lata nie mieliśmy zupełnie ze sobą kontaktu, ale widziałem i obserwowałem, jak on zmierza w jakąś taką trochę, w mojej ocenie, dziwną stronę. Z jednej strony te spółki z tymi alkoholami i to pożyczanie tych pieniędzy. Dla mnie to było kompletnie niejasne. W ostatnich miesiącach już patrzyłem na niego troszkę też z takim ujęciem, nie chcę w żaden sposób zaszkodzić, ale takim troszeczkę
troszeczkę kabaretowym, bo obserwowałem, jak kroi tego pomidora, kropi go tam cytryną. To wszystko by było w tych Facebookach i Instagramach bardzo ciekawe. Zaś to, co się wydarzyło, świadczy o tym, no, że jeśli dochodzi do przestępstwa, to ludzie stają przed wymiarem sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nie są pierwszym i nie ostatnim, który stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Kolejny, który od lat człowieka nie widział na oczy w ogóle. Ach, kiedy to było, panie, kiedy ja go pamiętam widziałem? Pamiętam jako filozofa, wrażliwego estety, człowieka. Więcej, człowieka kultury. Ja się zastanawiam, kiedy Janusz Palikot kultury. Był człowiekiem kultury. Czy wtedy, jak występował z wibratorem na konferencji, bronią, czy ze świńskim ryjem, czy wtedy, albo kiedy golił ośmieszał pielonki z samym premierem. Albo na przykład wypijał małpeczki, sugerując alkoholizm świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. Takie happeningi to też taki obrzydliwiec urządzał. Ale przecież to kultura w tym wszystkim. Pana Rukowicz to chyba jest po tych samych pieniądzach, bo ten cały pic na wodę, to wydawnictwo Obraz Terytoria i wydawanie tam filozofów czy jakichś francuskich strukturalistów, to taki był... To stać go było na taką fanaberię z tego tytułu, żeby sobie odciągnąć uwagę opinii publicznej, że to może być zwykły cham i kanalia właśnie. No jak przecież ja wydaję takie książki, tam filozofa Cezarego Wodzińskiego, dyskusję z nim prowadzę, o tam, nie wiem, o Heglu, może o Szalerze. Ze świńskim ryjem na głowie. Ja się już nie pamiętam o czym. Zastanawiam się, czy znajdzie się jakiś polityk Platformy Obywatelskiej, który w najbliższym czasie powie, tak, widziałem Janusza niedawno, no z tydzień temu, może miesiąc temu go widziałem, bo teraz to się będą wszyscy wypierać na oczy, nie widzieli, w ogóle pojęcia nie mają, co się stało, gdzie on jest, co on w ogóle robi. Nikt nic nie wie, nie słyszał w ogóle. Janusz P., kto to w ogóle jest? To ten od przemysłu pogardy, ten, który wykonywał te najobrzydliwsze polecenia? Nie, w ogóle my na oczy człowieka nie widzieliśmy. Ja teraz powiem rzecz, która jest, może być trudna do strawienia przez tych, którzy stracili na tych interesach. No bo masa celebrytów, w tym pani Justyna wybitna kiedyś, narciarka, biegaczka i medalistka, i pani Magda, świetna tenisistka, ale nie wiem, jakie motywacje były tych pań, ale większość tych celebrytów dlatego inwestowała u Palikota, żeby go nagrodzić w gruncie rzeczy za te świństwa, za to, kim był. Nie za to, że on odnosił sukcesy w biznesie, bo każdy może to sprawdzić w chwilę, że on tam żadnych sukcesów nie odnosił, tylko manipulował pieniędzmi. Natomiast to, że on był taką postacią, to imponowało tym celebrytom. Dlatego oni swoje pieniądze postawili i dlatego pan Kubuś był on przy też panu odcina. Januszu. On też się odcina, on też w ogóle dawno człowieka na oczy nie widział, ale jeszcze pozwolimy może na koniec zabrać głos Ryszardowi Kaliszowi z PKW. To, że teraz nie będziemy pracować, no to oznacza, że nie, zgodnie z tym, co powiedział pan przewodniczący Marciniak, nie będziemy przyjmowali rocznych sprawozdań partii politycznych. I co to w praktyce będzie oznaczało, że nie zajmą się teraz tym państwo? No, w praktyce, w przypadku PiS-u chociażby, oznacza to tyle, że PiS będzie otrzymywał, z czym ja oczywiście, jako ten, który głosował w sierpniu za odrzuceniem sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS, się nie zgadzam, że PiS będzie otrzymywał subwencje i dotacje w pełnej wysokości do czasu, aż przykładowo ta izba, aż Sąd Najwyższy nie orzeknie w tej sprawie. I jakby orzekła ta izba, to znowu jej nie uznamy i pozostaje w mocy decyzja z sierpnia. Inny pogląd jest tutaj niemożliwy do przyjęcia. Po prostu musimy opierać się na istniejącym w Polsce jedynym porządku prawnym, który po prostu stwierdza, że ta izba nie ma żadnej mocy orzekania. No pan Kalisz już wie, że nie uznają, za wstyd. Tak, już nie uznają orzeczenia Sądu Najwyższego. I byłoby bardzo fajnie, panie sędzio, rzeczywiście, gdybyście przestrzegali porządku prawnego w Polsce, właśnie wasza ekipa, bo od 13 grudnia robicie wszystko, żeby tego prawa nie przestrzegać. Każdy podręcznik prawa międzynarodowego, aż wstyd, że muszę to mówić,
jednoznacznie stwierdza, że żaden Trybunał Międzynarodowy nie stanowi prawa obowiązującego w danym kraju, nie wchodzi do porządku prawnego i do obiegu prawnego. To musi zrobić polski Sejm. To jest tylko postulat. Albo zmienić konstytucję w Polsce. To są bzdury na poziomie dzieciaka, a nie prawnika z dorobkiem. Na ten moment dziękujemy i zapraszamy Państwa na serwis informacyjny.